ktoś, kto ma taką chęć poznawczą, żeby ograniczył się, powiedzmy sobie, do studiowania nauk szczegółowych lub po prostu żył sobie taką pełnią życia bezstresową, tak? Czy takie życie nie jest ciekawsze? Zadałem sobie pytanie filozoficzne i tak wiemy, już na starcie, że nie odpowiem na pewne pytania, ponieważ będą nam się one mnożyć i mnożyć, tak? I ja tutaj pytam, jaki jest sens takiego filozofowania w nieskończoność? Chodzi o to, że każdy z nas oczekuje w jakimś tam wymiarze jakiejś pewności, tak? Żeby sobie ułatwić, nie wiem, poruszanie w świecie, odnaleźć swoje ja właśnie w kulturze, w społeczeństwie. No właśnie, czy filozofia nam może w jakimś sensie pomóc, czy tylko nam utrudnia takie życie, taką egzystencję? Ponieważ zadając pewne pytanie filozoficzne, nie znajdujemy odpowiedzi, drążymy dalej i jeszcze bardziej się, powiedzmy sobie, gubimy gdzieś sens swojego życia. Czy nie lepsza jest religia w tym znaczeniu? Że religia tam oferuje, powiedzmy sobie, taki zamknięty system, prawda? Filozofia nam nigdy nie da takiego spełnienia. No i właśnie na końcu, jaki jest w tym sens, tutaj się posługując oczywiście, żeby nie być gołosłownym literatem, tak? Szczepan Twardok powiedział, że wszystko rozczarowuje także literatura i jej uprawianie. Ja się pytam, czy też filozofia nie rozczarowuje jej uprawianie. No i z tym pytaniem zostawiam Państwa do dyskusji. Dziękuję.